Witajcie kochani, z tej strony Lizard King. Dzisiaj zobaczymy grę Outlast. Słyszałem, że jest bardzo straszna. Więc może na początek zróbmy z tego taki pilot. Zobaczymy, czy ta gra rzeczywiście będzie taka fajna, interesująca i czy przede wszystkim wam się spodoba. Jeżeli wam się spodoba, to zostawcie oczywiście łapkę w górę, komentujcie i subskrybujcie nasz kanał. No to może zaczniemy od początku. Jaki poziom trudności wybierzemy? Normalny, trudny, koszmarny czy szalony? Może ja z tą grą jeszcze nie miałem tak styczności, może zacznijmy od normalnego i zobaczymy, co to za gra. Przyjamy się tutaj, jak widzę, dziennikarza śledczego, którego ambicją jest osobista podróż do piekła na ziemi. Będąc zawsze skłonnym do podejmowania ryzyka, jakie wynika z badania spraw, za które żaden inny reporter nie odważyłby się zabrać. Odkryjesz mroczny sekret w sercu zakładu psychiatrycznego Mount Massive. Pozostań przy życiu jak najdłużej. Nagraj wszystko. Nie jesteś typem wojownika. Jeśli chcesz odkryć koszmary czające się w Mount Massive, musisz uciekać. Ukrywać się lub zginąć. Zobaczymy. Outlast zawiera sceny przemocy, treści erotyczne oraz wulgaryzm. Właśnie dobrze. No to dobrze, to zaczynamy. Przepraszam. Słyszałem trochę dźwięk w tej grze, żeby się mogli mnie trochę lepiej słyszeć. A może na razie nic nie będę mówił, żebyście mogli posłuchać i wczuć się trochę w ten klimat tej gry. Można usłyszeć, że muzyka jest bardzo, ale to bardzo klimatyczna. Kurczę, też bym chciał taki samochód jak tutaj ma, bo ma pokazane ile akumulatora ma. O, tu jakieś kartoteki. 11 września 2013 rok. Nielegalna działalność w środku badawczym Murko. Nie znasz mnie, nie będę owijał w bawełnę. Mogą mnie śledzić. Przez 2 tygodnie pracowałem przy instalacji oprogramowania w środku badawczym Murko w Mount Massive. Właściwie łamię wszelkie umowy o zachowaniu poufności, ale pieprzyć to. Tam się dzieją straszne rzeczy, nie mieści się to w głowie. Nie mogę uwierzyć w połowę tego, czego byłem świadkiem. Lekarze twierdzą, że stosowanie terapii za pomocą snu zaszło za daleko. Znaleźli coś, co czeka na nich w górach. Ludziom dzieje się krzywda, a Murko na tym zarabia. Ta sprawa musi ujrzeć światło dzienne. No to mamy pewnie jakieś zlecenie. Musimy zobaczyć, co się dzieje w tym szpitalu dla obłąkanych, Mount Massive, i udowodnić, że tam, co się dzieje, jest bardzo przerażające i niezgodne z jakimiś tam zasadami moralnymi. Szczerze wam powiem, że ja bym się tam bał iść. O, mamy kamerę, która będzie nam towarzyszyła przez cały czas. No, klimat niezły. Jak można zauważyć, tutaj bardzo ładne niebo jest, zachód słońca, tu burza, czego więcej chcieć od horroru. No i oczywiście ten nasz szpital. Dobrze, zobaczymy, co tutaj jest w tej budce. A, monitory z ekranami, w których trzeba pisać jakieś hasło, ale to na razie nie możemy nic.
nie ma żadnej interakcji z tymi komputerami, więc idziemy dalej. Słuchaj, przejdziemy tutaj. Aby otworzyć, szybko otworzyć drzwi, naciśnij lewy przycisk myszy, aby powoli otworzyć. Za szybko naciśnij, przytrzymaj lewy przycisk myszy. Naciśnij lub przytrzymaj lewy przycisk myszki, aby otworzyć. Przytrzymamy i powoli otwieramy. Aby użyć kamery, naciśnij prawy przycisk myszki. No. Gdy nagrasz coś ciekawego, w twoim notatniku pojawi się wpis. Naciśnij N, aby go przeczytać. Zakład dla chorych psychicznie w Mount Massive. Niedobrze mi się robi od samego patrzenia na to miejsce. Zakład dla chorych psychicznie w Mount Massive. W roku 1971 w atmosferze skandalu potajemnie zamknięty przez rząd. Ponownie otwarty w 2009 roku przez ośrodek badawczy Murko pod nadzorem działalności charytatywnej. Zasięg w telefonie ginie nagle jakieś 1,5 kilometra przed dotarciem na miejsce. Wygląda to na celowe zagłuszenie sygnału. Murkoff Corporation może poszczycić się długą listą ukrywanych dochodów z racji prowadzonej działalności charytatywnej. Na amerykańskiej ziemi stawiają jednak dopiero pierwsze kroki. Cokolwiek planują, będzie to na pewno coś wielkiego. Może tym razem się doigrają. No jak wiadomo, no nic za darmo nie ma. To taka, działają pod przykrywką, na co można znać. Aha, już dobra. Wpisy są dodawane do notatnika tylko wtedy, gdy korzystasz z kamery. Dobra, to może wyłączymy na razie kamerę. To jakieś samochody opancerzone? Jak wojsko. Nie wiem, czy to coś... Nie, to żadnego nie ma, żadnej interakcji. Nic tu nie dodaję do wpisu. Mount Massive Asylum. Zamknięte. No tu też. To poszukajmy może innego... innej drogi do wejścia. Można biec? Można, na shift. O, tutaj jest jakieś, są jakieś drzwi, ale zamknięte na klucz, kurde. Czy to jest jakieś wejście, czy nie? Nie. A to co to tak? Nie wiem, się może to jakiś fragment tego. Jak to się nazywa? No jakiś słupek tu powinien taki stać, o, w tym miejscu. I... fragment tego to górnocze, który na klampach przytwierdzono do muru, tak jakoś dziwnie, no ale... Przepraszam za tą chrypę i za kaszel, ale mam problemy z krtaniem już od dłuższego czasu i... nie chcę mi jakoś przejść, to jest bardzo, bardzo, bardzo leczące. Aby kusnąć, przytrzymaj lewy kontrol. Dobrze, zapisywanie. A tu włączymy kamerkę, może coś tu będzie. Gdy kamera jest włączona, możesz przybliżać i oddalać obraz za pomocą przewija i myszką w górę lub w górę. O, to jakieś wejście jest. Dobrze, a może zobaczymy tutaj, to są drzwi jakieś. Tutaj jest jeszcze trochę nie. Ach, zamknięty. Mogą się domyśleć, dobrze. O, patrzcie, jak Assassin's Creed. Parkour. A nie, ja to myślałem, że trzeba będzie jakoś się bardziej starać, że tu wejść. Jest drabinka. Skacz, dobra. Ja naprawdę jestem pod wrażeniem tych wszystkich konstrukcji, co tutaj jest, że po prostu tak się trzyma. Jak robią gdzieś jakieś naprawy albo coś budują, jest postawiony ten patrzcie, zawsze mi brakuje słów. Dobrze, jak mi się to przypomni, to wam powiem. Dobra, chodzimy do środka. O! No i pięknie. Tryb nocny włączymy. No teraz to jest jak w prawdziwym horrorze. Nic nie widać, tylko włączony ten
tryb nocny. Jeszcze większy strach. Wygląda jakaś krew. No, coś tu się musiało wydarzyć. O, to są drzwi. Otworzę może powoli. Jak zauważyliście, ten tryb nocny zużywa baterię. Więc może wyłączmy go na razie, póki jeszcze wszystko widać. Czy jakiś ksiądz? Co to było? O cholera. Ale się przestraszyłem. Oczywiście gdybym grał w nosy, to rzeczy w ogóle by tutaj na zawał padły. Telewizor sam się włączył. Dobra. Chodzimy. Nic nie ma. Tu. Dobra, tu nic nie ma. A już jestem się. Dobra, już zawsze w przodu. Patrzcie, jakieś odciśnięte dłonie we krwi. To nie wróży do dobrego, znając życie. Tu coś mamy. O, baterie. Zbieram baterie, możemy sobie je później wymienić, jeżeli się nam skończy. Albo będzie bliska wyczerpaniu, które mamy obecnie. Tu już mam na razie 3 na 10 możliwych do zebrania baterii. Wchodzimy do tego pokoju. A214, dobra. O kurczę, jak to się chodzi. Aha, tak, dobra. O, jakieś dokumenty, rodzicy. Znaczy dokumenty J. Ośrodek badawczy Murkow, projekt Wall Rider. Mont Massive, numer w przypadku 174, kod pacjenta WPH Billy, data. Dobra, to znaczy ten wiek pacjenta 19 lat, płeć mężczyzna. Ten przebieg leczenia. Pacjent twierdzi, że zrobił postępy, jeśli chodzi o świadome śnienie. Na niespotykaną skalę zaobserwowano czynności pola morfogenicznego. Kontynuacja etapu czwartego terapii hormonalnej. Diagnostyka. Spirometria nie wykazała nagromadzenia śluzów o skrzelach. Hematokryt. Nie udało się wydzielić erytrocytów. Wynik bardzo niepokojący. Badanie magnetycznym rezonansem jądrowym wykazało zaburzenie cyklów faz REM i NREM. Pacjent śmieje się w fazie NREM. Uwagi, Billy zapytał o sprawę, którą jego matka wytoczyła przeciwko korporacji Murkow i zakładowi psychiatrycznemu. To dowodzi, że stan bezpieczeństwa jest katastrofalny, choć Billy twierdzi, że odkrył prawdę w krwawych snach doktora Tragera. Ważne, w aktach jedyną osobą o nazwisku Trager jest niejaki Richard Trager, kierownik działu archiwizacji. Trzeba przesłuchać sanitariuszy i ochronę oraz udoskonalić monitoring, by umożliwić analizę biometryczną. Projekt Wall Rider... Wall Rider? Ośrodka badawczego Murkow, Mount Massive. No dobrze, tutaj jakiś opis jednego pacjenta. Idziemy dalej. O! Co? Coś się zamknął w środku? Ach, chyba tak. Ale nie możemy otworzyć. Możemy wejść? Nie. Czyli musimy iść tutaj. Jakiś pokój musi być dla lekarzy, żeby zawsze mieć ręce. Dobra, wchodzimy tutaj, nie będę nic tutaj więcej gadał, bo nie chcę przymuszać. Trzeba włączyć tryb nocny. Słyszycie, jak nasz bohater oddycha ciężko? No, nie dziwię mu się. Bardzo straszne miejsce. O Jezu. Co to był? To chyba jakiś musiał być pacjent tego szpitala.
Powiem wam szczerze, że słyszałem, że właśnie najwięcej nawiedzonych miejsc są właśnie szpitale psychiatryczne. Dobra. I mając życie to najwięcej właśnie ludzi takich chorych psychicznie jest właśnie krzywdzonych przez sanitariuszy, ten, bo myślą, że są chorzy, no to nie trzeba, nie należy ich traktować jak normalnych ludzi, tak jak jakichś debili, brzydko mówiąc. Dobra, chodzimy. Powoli. O kurwa! Przepraszam kochani za wulgaryzm, ale po prostu się przestraszyłem. Aż mi serducho do garda podskoczyło. A widzimy, że to jest bez głowy. Co tu się stało? No nic, idziemy zobaczyć. Jakieś też cwoki bez głowy wiszą. Jezu, co tu się dzieje? Już mu się tu nie podoba, nie? O Jezu! Kurwa, on żyje jeszcze. To umarł. Informator. Nie znasz mnie, nie będę objawowany. Mogą mnie śledzić. Przez 2 tygodnie pracowałem przy instalacji programowania środków badawczych. A nie, to już czytałem. A czyli tutaj widzę, że nic nowego mi nie dodali. Notatki, dokumenty. Notatki. O, tu wszedłem do środka. Jestem wewnątrz. Wszędzie leżą ciała ze śladami po parze. Dookoła pełno krwi, głowy ustawione równo jak butelki w barze. Martwi naukowcy ośrodka Murkow zwisają z sufitu. Na ich plakietkach widnieje napis Zaawansowane systemy badań Murkow. Murkow to pralnia brudnych pieniędzy. Ma przyszłość dochody jako rzekomo organizacja charytatywna. Pieprzyć trzeci świat, bo przecież lepiej skasować kolejny miliard. Jak oni to sobie wyobrażają? Jak można trzepać kasę na budynku pełnym psycholi? Jest tu facet ze służb specjalnych nadziany na jakiś pręd jak świnia na rożem. Powiedział, że ją stąd spieprzał i wyzionął ducha. Dobrze by było to usłyszeć, kiedy jeszcze mogłem stąd wyjść tą samą drogą, którą się tu dostałem. To czyli nie ma wyjścia i trzeba się dowiedzieć, o co tu chodzi. O, bateria się powoli wyczerpuje. Dobra, zmienimy baterię. Pozycyjnie na R, jak przeładowanie w jakichś tam grach akcji. Ojej. Bałbym się. Nie ukrywam. O, jakieś wnętrzności. Płuca. Jelita. Ojej. Straszne. A chyba w tym przypadku... O! Muszę pójść się składać powoli. Przecież to był ktoś przed chwilą. A205. Zamknięte. O kurwa, co? Jaki bydle. O ja, au. Ciekaw, co to było? To może jakieś eksperymenty, które robili na tych pacjentach? To są właśnie ci odmieńcy. O, co jaki doktor. Albo ty go sprawdź, no zobaczymy. Merciful God, you have sent me an apostle.
guard your life, son. You have a calling. A bo to jakiś ksiądz. Co się okaże pewnie w późniejszym etapie gry. Uciekni z psychiatry, to zostaje się tak wyrocznie ochroną odblokować kontanę. Wszyscy tu są pozbawieni głowy, zdążyliście zauważyć. Murkoff Corporation. Przyjęcie komputera to chyba nie jest to miejsce, które szukamy. Pobiegnie może trochę szybciej. Gdzie może być ochrona? Aha, możemy się wychylać. O, coś tu jest na wózku. Nie wiem, co chodzić, czy nie? Wszystko w porządku? Halo? O, patrzcie. Twarz ma tu zakrywane. Oczu nie ma. Co nie robią z tymi ludźmi? To sobie ogląda, jak gdyby nigdy nie. A co był taki? To są chyba ci odmiennicy, co oglądają zakrwawiony dryzer. O, to muszę wiedzieć trochę tutaj. Zobaczcie, czy nic nie przegapiłem. A najpierw zobaczmy, co mi się tam zapisało. Gdzie to na tab? Notatki. Odmienieni faceci i szumiący telewizor. Paru facetów nieobecnym wzrokiem gapi się w szumiący telewizor. To chyba pacjenci. Cokolwiek tu się wydarzyło, udało im się przetrwać, ale są kompletnie otępiali. Ale zobaczymy, co tu naprawdę się wydarzyło. Jest bardzo ciekawe. O, tu coś mamy? Dokument jakiś. O, następny jakiś pacjent, 32 lata, przebieg leczenia, czynności pola morfogenicznego stabilizowały się na poziomie 2000 uderzeń na minutę, przejście do trzeciego etapu terapii hormonalnej zaszkodziłyby pacjentowi, diagnostyka. Spirometria wykazała lekkie nagromadzenie śluzów w skrzelach, wyniki badania magnetycznym rezonansem jądrowym zgodne. Z tym, co pacjent opowiadał po przebudzeniu, uwagi, mając na względzie wcześniejsze samookaleczenia Waltera, musiał on być skrępowany podczas wywiadu lekarskiego. Pasy zostały przerobione tak, by odpowiadały ogromnej posturze pacjenta. To chyba jest ten, co nas zaatakował. No nie wiem, zobaczymy. Rozległe wykwity skórne. Zgodne z obniżonymi czynnościami pola morfogenicznego. Pacjent stwierdzi, że skóra zdarta z czoła pozwala mu widzieć precyzyjniej. Ciekawe. Zapewne w dzieciństwie zetknął się z gadami Tautara? Nie wiem, co to jest. Ich ciemieniowymi oczami. Bał się o swoje ciało. Dokładnie chodziło mu o okolice ust i nosa. Sanitariusze powinni mieć na uwadze, że pacjent może dokonać dalszych samookaleczeń. Psychiczna trauma spowodowana służbą wojskową w Afganistanie na chwilę obecną uniemożliwia dalsze uczestnictwo w procesie sądowym. Jego permanentna fiksacja, w dodatku wzmocniona terapią, jest maniakalnym wyolbrzymieniem wojskowego protokołu bezpieczeństwa. Zaleca się dalsze podawanie leków i fizyczne krępowanie. No i wiadomo, do szpitala psychiatrycznego właśnie tacy ludzie trafiają, którzy mają problemy z... Aha, trudno. No właśnie z
na przykład samookaleczaniem, bo wtedy mają lepszą opiekę i są pod tą kontrolą lekarzy. Gdzieś tu widzę, że to jest jeden samochód. Oklejm the gospel. Security room, electric room, library, recreation hall, cafeteria i chapel. Czyli tu mamy tą ochronkę, czyli tam gdzie ochrona siedzi. Elektrownię taką, to są właśnie jakieś tam korki itp. Library, no to biblioteka, recreation hall to taki miejsce rekreacyjne właśnie dla pacjentów tego szpitala. Kafeteria, no to kafejka. No i chapel, no to kaplica tak. Jeżeli mogli się pomodlić i ten, no damy, musimy iść do ochronki, czyli security room, czyli tą stronę. Dobra, idziemy. Co tu było? O! Co tu jest? Zobaczymy. Witness. Dobra, sprawdźmy, co nam się tutaj dodało. Świadek. Cały jestem pokiereszowany. Ściągam z nosa potłuczone okulary. Chyba złamałem kilka żeber. Jakiś zdeformowany olbrzym o mało mnie nie zabił. Wyglądał, jakby mu ktoś łeb potraktował tarką. Wrócił mną o ścianę i straciłem przytomność. Ocknąłem się, gdy jakiś blady facet o przypitej twarzy zboczeńca i odziany w samodzielnie skleconą sutannę nazwał mnie swoim apostołem. Nie pisałem się coś, na coś takiego. Pełno tu nabazgrane krwią słów. Coś mi mówi, że ich autorem jest kaznodzieja. Pewnie napisał je dla mojego dobra. Czyli jak dobrze zauważyłem, miał tą sutannę, czyli to taki jakby ksiądz. Czy to jest coś? Nie, tu? Też nie ma, dobra, idziemy dalej. Może tu wejdziemy do pokoju, może coś tu będzie, jakieś są, będą jakieś dokumenty albo... O! Ile tu much? Bateryjka zawsze się przyda. Dobra, idziemy dojrzeć dalej. Do tej ochronki. Żeby mogli włączyć tam przejście. Potrzebna karta magnetyczna. Kurczę, tu muszę jakiegoś ochroniarza. Może przy tych zwłokach coś będzie. Zobaczymy. Ma coś tu? O. Proszę pana, ma pan może kartę? Nie mają. Albo nie chcą się podzielić. Ale tego na pewno się nie dowiemy. A ten płacieńca może ma? Halo? Ale ja, zasnę. Kurczę, gdzie to mogą być? Co może być ta karta? Pan ma? Halo? Panie policjancie? Dobra, idziemy dalej. Może dalszy... na końcu tego korytarza będzie... O, tutaj coś jest, ale... O, jaki dokument znowu? Co tu mamy? Dokumenty, raport o opłacalności projektu Wallrider. Szanowni Państwo, trwają prace nad szczególnym raportem. Murkoff Corporation nie musi podejmować żadnych natychmiastowych działań. Projekt Wallrider może przynieść niewiarygodnie wysokie zyski. Okoliczności towarzyszące tym czterem zgonom są na tyle niejasne, że nawet jeśli z dowodami obchodzono by się właściwie, jakkolwiek sprawa w sądzie jest niemożliwa do rozstrzygnięcia. Projekt Wallrider to wysoce niebezpieczne przedsięwzięcie i jest niemal pewne, że pochłonie więcej ofiar. Jednak podobnie jak w innych przypadkach, zainteresowanie rodzin oraz rządu jest tak znikome,
że podjęcie jakichkolwiek czynności prawnych jest mało prawdopodobne, ponieważ terapia polem morfogenicznym zbliża się do wyprodukowania działających modeli. Zjawisko przemocy wśród pacjentów staje się coraz bardziej powszechne, ale odpowiednie połączenie podawanych leków wraz ze stosowanymi środkami przymusu przyniosło pożądane efekty w kwestii utrzymania kontroli i przepływu zysków. Z poważaniem, Helen Grant, Departament do Spraw Zmniejszania Obciążeń Prawnych Murków. O, jak widzicie, człowiek dla pieniędzy jest w stanie zrobić wszystko. O, tutaj temu panu ktoś kark skręcił. Nie. Chociaż może tak, ale leży na brzuchu, myślę, może na plecach. I dlatego pomyślałem, że może mu kark skręcił. Te drzwi oczywiście zamknięte. Aha, to jest to samo miejsce. Tylko z innej strony. Dobra. Da się otworzyć? Nie. To właśnie trzeba te drzwi otworzyć. Tutaj ochronce te drzwi zamknięte. Dobra, tu wejść. Do tej ochronki. Kartę mamy też, musimy poszukać. Dobra, zejdźmy na dół może. Elektrownia. Cholera, też zamknięty. Dobra. Co znaczy się zamknięte? Jak żeby inaczej. Kurczę, skąd miałem wziąć tą kartę? O, znowu się dokument jakiś znalazło. Zobaczmy co tym razem. Nakaz przejęcia. Kwestii przyjęcia zakładu psychiatrycznego Mount Massive, ośrodek badawczy Murków. Mount Massive Wilderness Area. Country Road. Murków Hardline Security złożyło przed zarządem firmy pisemne oświadczenie, iż są podstawy, by wierzyć, że istnieje niebezpieczeństwo skażenia środowiska wywołane brakiem zachowania odpowiedniego stopnia bezpieczeństwa przez szpital psychiatryczny. Wyrażamy zadowolenie z faktu, że zeznania i wspomniane oświadczenie stanowią wystarczający powód, by na podstawie wydania niniejszego nakazu MHS mogło podjąć natychmiastowe działania. Niniejszy szpital jest zobowiązany umożliwić MHS pełny dostęp do wszystkich obiektów i uznać całkowite zwierzchnictwo przedstawicieli tej organizacji. Otrzymując ten dokument, szpital wraz ze wszystkimi podległymi podmiotami bez względu na okoliczności zrzeka się jakichkolwiek roszczeń, jeśli chodzi o działania MHS lub warunki, które takich działań wymagały, względem Murkoff Corporation oraz należnej do firmy oddziału. Jakiś nakaz dostaliśmy? Znaczy się ten szpital dostał? Ale tej karty nie mogę znaleźć. Wszystko ładnie, pięknie. To tak przeważnie jest, że jak człowiek szuka jednej rzeczy, to nie może znaleźć, ale jak jej nie szuka, znajdzie. To będzie tak pewnie w tym przypadku. Bateryjka. Może jeszcze trochę pochodzimy i będziemy powoli kończyć ten odcinek. Jeżeli będziecie chcieli wiedzieć, co będzie dalej, no to zostawcie łapki w górę, piszcie komentarze. Ja cały czas oczywiście proszę o wyrozumiałość, bo na razie jestem początkującym youtuberem wraz z moim bratem,
Chrisem. I dlatego chcielibyśmy dostać takie fory. Żeby nas nie zniechęcać go. Do tego, by dalej nagrywać dla was. Z czasem na pewno się wprawimy i będzie nam łatwiej, ale początki zawsze są trudne. Jak we wszystkim. Teraz to, kurczę tą kartę. Magnetyczną. Spodziewałem się, że coś zamknięte. Szukam, może w tym jeszcze jest coś być. Która jest godzina? Dopiero 25 do 9, to ciemno jest. A nie, bo był zachód słońca. No nie wiem, kochani, naprawdę czy ta głupia zakichana karta może być. Jeszcze raz może pójdźmy do tego głównego holu. Może tu gdzieś są te komputery, ale ktoś się kupił. Aha, to od tamtej strony było. No tu. I to jest tylko ta łazienka. Nic nie ma. To są to komputery, ale tu raczej nie będzie karty. O! Ile płacenia słychać? Aha, to pewnie to, że bateria się wyczerpuje. Nie? Tak, dźwięk taki, że bateria się czerpała, wyczerpywała, dlatego takie były szumy. Czyli musimy tu pewnie iść obok tego pacjenta. A co ci? Dobry? Proszę o uśmiech. O. Pokalcerowany. Co się stało? Czy robię jakieś poparzenia? Aż syndromu w ogóle nie mam. O ja. Na żywo to jeszcze gorzej wygląda. Co jakie ma te szwy? Straszne. Albo co był szpital psychiatryczny. Dobra. Może wejść tu? O, powoli. Dokumenty. Co tu jest? O, mamy kartę. Karta do pomieszczenia ochrony. Super. Także może pójdziemy teraz do tej ochronki. I na tym zakończymy dzisiejszy odcinek. I to tylko od was, kochani, zależy, kiedy nagramy dalszą część tej gry. Ale zauważyliście, że na mnie uwagi nie zwracają? Patrzą, jakbym zobaczył, że ktoś ten... O cholera! Zabij nas? Nie. O, rzeczywiście ta gra ma taki swój klimacik. Jest strasznie. O, jakiś inny obraz chociaż, no nie. Jakby wygaszacz ekranu. Dobra, idźmy do tej
ochronki, tam sobie zapiszemy grę, sprawdzę, czy to można, a zapisz wejść, dobra, my pójdziemy sobie do tej ochronki, tam zapiszemy naszą rozgrywkę i na tym zakończymy. Fajnie, można na siebie patrzeć, dobra. Tutaj mam ochronkę, otwieramy. Dobra, wchodzimy. A tu odblokowujemy frontowe drzwi. Kaznodzieja cały. Wiedziałem, że coś się... Dobra, zapisywanie jest. Także... No. Kto się idzie? Trzeba się schować. Cholera, zauważy nas. Cholera. Uciekamy. Kurde, gdzie tu iść? Nie! Kurczę, gdzie on się schować? O nie! Kurczę, prawie nas zabił. Gdzie mam iść? O nie, on już mnie zabił. Ale na szczęście się zapisało, że kochani, dokończymy sobie w następnym odcinku, także dziękuję za uwagę i do zobaczenia, kochani, trzymajcie się.